witajcie w programie Gwiazdy od Kuchni Weska TV. Moim gościem dzisiaj jest Rafał Brzozowski. Dzień dobry. Ksywa Brzoza nadal aktualna? Pewnie, a to jedna, jest Brzoza, no Brzozo. Właśnie. No bo powiedziałabym, że Brzoza to jest takie nasze dobro narodowe, no nie? Nie mądrze. Bez przesady, teraz pojechałaś hardkorem. Nie, to tam bardziej historią, wiesz, wydarzeniami starałam się. No dobrze, no jakby to naturalnie, po prostu no tak. Wiesz, no jest Brzozowski, no to wołali Brzoza, Brzozo, Brzozik. Różne historie były, ja miałem dużo takich ksyw, ale tak, gdyby dla mnie jest naturalna. Spoko. Słuchaj, no to Brzozo, droga Brzozo, powiedz mi tak, bo ty jesteś, z tego co znalazłam informację, etatowym nauczycielem WF-u. No nie etatowym, właśnie jestem nauczycielem, ale bez etatu. Czyli nikt się nie chce zatrudnić. Poszukuję etatu, może ktoś mi zatrudni, przygarnie kropkę, no nie wiem. Tak, bo jest spowolnienie gospodarcze, więc nie ma miejsca dla WF-istów. No właśnie, nie, no powiem ci szczerze, że naprawdę, no wybrałem bardzo trudny zawód. Bardzo trudny, nie wiem jak mam pisać w tych dziennikach, wiesz, ale powiem ci jednak, miałem praktyki w szkole, to wszystkie dziewczynki ćwiczyły. No właśnie chciałam cię o to zapytać, czy miałeś przyjemność po pierwsze mieć lekcję w WF-u, ale pewnie no jasne, tak, skoro jesteś tak. Wyedukowany w tej materii, a druga rzecz taka, czy dziewczyny zgłaszały niedyspozycje, nie, czy wprost przeciwnie, były wszystkie dyspozycyjne. Ja ci już powiem, bo to jest tak, że faktycznie mieliśmy praktyki we wszystkich stadiach szkolnych, czyli wiesz, od podstawówki, gimnazjum, liceum. No i o ile w podstawówce to było, wiesz, tak, się dzieci patrzyły na pana, to wtedy można tak powiedzieć, w gimnazjum to już nie były dzieci, tylko proszę pana, ja mam 14 lat, Nie, ja mam chłopaka 16-letniego w ogóle, jak pan może powiedzieć, że mam, no i dobra, no okej, luz, ale ja wpadłem na taki pomysł właśnie wtedy, żeby zrobić takie tańce rytmiczne do muzyki, wiesz, tak gdyby taki aerobik, fitness, coś tak? Takiego, tak. No i wszystkie ćwiczyły, zadowolone, w ogóle nie, pan nie chciał fikołków, w ogóle było dobrze. Natomiast ten krzyk, który jest, jak, wiesz, to jest coś niewiarygodnego, że jak się kończy lekcja i zaczyna się ten dzwonek, to jakbyś wzięła jak to się mówi, ten przyrząd miernik do pomiaru, tak, hałasu, no. Nie wiem. To jest chyba, nie wiem, to najgorszy, największy koncert rock'n'rollowy, nie ma takiego po prostu, wiesz, wjazgotu, co to jest. Ja wracałem po kilku lekcjach do akademika, to dostawałem normalnie, wiesz, leżałem tam. To teraz... Na klona, tak, wiesz, koncerty się gra i jest nagłośnienie potężne i nie ma takiego zmęczenia jak tam. No huk straszny, te dzieciaki, w ogóle, wiesz, z każdej strony. A najlepiej to jest, jak się na tą salę, wiesz, otwierają się te drzwi od tej sali, to w ogóle, wiesz... Wpadają wszyscy. Woźnier stoi i panie, jesteś pan, bo ich nie utrzymam. To tobie się podobało takie życie, no kurczę, no. Było fajnie, ale... Śmiesznie ale, było. Ale jak gdyby stwierdziłem, że nie, o nie. Ja bym tam po prostu musiał, wiesz, z karabinem stać. Poza tym etaty się skończyły, tak, więc... Cierpliwości dużo, no to jest też tak, moja mama jest nauczycielką WF-u tyle lat, ojciec też z wykształcenia, ale nie pracuje w tym zawodzie, natomiast jak widzę to, co tam ona przeżywa, jaką ma po prostu w tej chwili nerwicę, no to mówię, nie, dziękuję, to nie dla mnie, trzeba mieć powołanie do tego, wiesz. A to uważasz, że nie masz powołania do nauczania? Nie, jakiś tam muszę mieć, no jakiś tam ten talent pedagogiczny musiałem odziedziczyć, coś tam się udaje nauczyć i zrobić. Natomiast, tak jak mówię, powołanie to jest taka, nauczyciel to jest w naszym kraju taka troszeczkę misja. On jest takim troszeczkę społecznikiem i niestety musi nim być, musi mieć pasję do tego. Dlatego, że, no wiesz, same odbębnianie lekcji to nie jest tak, jak się ludziom wydaje. Konspekt, nie? No właśnie, trzeba robić. Ty umiałbyś konspekt. Przygotować konspekt? Tak, no przygotowywaliśmy to, były studia całe, wiesz, jak to się robiło, się działo. Oczywiście dobrze, że mieszkałem w akademiku, bo bym ich nie zrobił. Bo to jest śmieszna sprawa, że trzeba sobie napisać, jakie fikołki będą, no nie? Nie, to nie fikołki, to musisz minutowo rozpisać, ale lekcja w WF-u jest o tyle ciekawa, że ona ma trwa 45 minut, tak? A guzik, prawda, bo wychodzi, że 25. Dlatego, że dzieci zanim ci wejdą na salę i się przebiorą z przerwy, i to już mija 10 szeregu. I oczywiście musisz zakończyć, tak, żeby zdążyły na następną lekcję. Więc teoretycznie wychodzi ci, nie wiem, 30 minut i nie zdążysz tego programu zrobić. Więc te wszystkie wypisy w tych, wiesz, to było bez sensu totalnie, no ale tak trzeba było to robić, no jakoś tam się sprężaliśmy i to wychodziło, wiesz, ja miałem takie ulubione zabawy na rozruchy, nazywało się to berek kibelek dla dzieci, to było petarda po prostu, wiesz, dzieciaki uwielbiały. Berek, wiesz, na czym polega berek kibelek? No, domyślam się, że pierwsza część to jest jak w berku, czyli że trzeba przykucnąć, tak? A drugiej części nie do końca. Nie, no po prostu słuchaj, mają klęknąć na jednym kolanku i wystawić rękę, nie? Aha. I są zaczarowane, nie? Po prostu, bo jeden berek gania. Tak. No i możesz tylko uwolnić i przez to, że drugi podbiega, siada i spuszcza wodę, nie? No i to jest berek. Ale to dramatyczne, słuchaj. Z odgłosem psss.
wiesz, dalej, nie? No to nic dziwnego, że się etaty skończyły. Świeżąca sprawa. I w ogóle biegają, nie? No dobrze, ale podobałeś się dziewczynom na tych lekcjach WF-u? Nie no, tam wzdychały do ciebie? Czy się podobałem? No to wiesz, no co może ja, nie to by to oceniać, no, prawda. Jeżeli frekwencja była 100%, tak, no to znaczy, a pani prowadząca praktyki powiedziała mi, słuchaj, one w ogóle nie ćwiczą, no może 4, może 5. Ja mam z nimi ciągle problem, a ty, jak ty przychodzisz, to wszystkie ćwiczą, nagle wiesz. Umalowane coś, były. No tak, tylko że wiesz, ja też byłem taki wtedy chłopak, wiesz, włosy ścięte, kurde, wiesz. Przybyczony, przypakowany. Przybyczony, chłopiec atletyczny z Akademii Wychowania Fizycznego. No i luz, ale najważniejsze jest to, żeby mieć trochę takiego, wiesz, jakby to powiedzieć, luzu do tych do wszystkiego. Zajęć. No, do wszystkiego, no wtedy to fajnie wychodzi. No ale kończąc swoją edukację, to tak, AWF zakończony tytułem no, magistra? Jasne, tak, czyli jesteś wykształcony, normalny, taki tak, prawdziwy nauczyciel. Nauczyciel, wiesz, pan magister, specjalizacja sporty walki, judo, zapasy, podnoszenie ciężarów, kulturystyka i boks. To no jest właśnie to, co mam zakończone jak gdyby w zakresie swoich papierów ministerialnych, które mógłbym normalnie podjąć pracę. Nawet pracowałem w klubie 9 miesięcy w ośrodku sportu i rekreacji jako trener personalny. Aha. I w ogóle, wiesz, ćwiczyłem ludzi. Mówiłeś też o zapasach, bo to jest tak, też dyscyplina tobie bliska i ty jesteś nawet mistrzem Polski. No trzecie nie, miejsce gdzieś tam. Nie, to jest brązowy medal. Ale to jest, wiesz, ktoś jest wicepremierem, a mówi się panie premierze, nie? No nie, to tak nie ma, wiesz, oczywiście, to, no, to jak to powiedzieć, to zdarzyło się. Nie? Ale to nie był wypadek przy pracy, bo to była twoja pasja i ciężka praca, no, tak czy nie? Zgadza się, tylko że wiesz jak to jest. To jest też tak, że zawody polegają na tym, że trzeba mieć troszeczkę farta, trzeba dobrze polosować przeciwników, bo jak trafisz to po prostu z grubej rury od razu na najlepszego, Killera. No to jest koniec, wiesz, to nawet na Mistrzostwach Świata czy na Olimpiadzie tak się wykładają niektórzy, że jak dobrze polosuje, dobrze trafi, że się spotka w finale, to potem już jest różnie. No to chcesz powiedzieć, że to trzecie miejsce to jest trochę splot fajnych okoliczności, tak? Troszeczkę tak, no bo wiesz, jak gdyby szczęścia mnie, natomiast no, nie powiem, że kosztowało mi to ogromną ilość pracy wtedy, bo pamiętam, że ważyłem prawie 100 kg, wiesz, w tej chwili jest 80, tam 2 czy 4, ja ważyłem 98 chyba, czy coś takego, w kategorii 96 kg startowałem, wiesz, to jest no masę pracy, wiesz, ja robiłem takie wyniki wtedy na siłowni, że pamiętam, że masakra, nie? W życiu bym tego już nie podniósł, nie ma takiej możliwości, bym się później kręgosłup złożył, połamał. Jakie są zasady w zapasach w ogóle? Co to jest za sport? Dwóch kolesi, jeden ma głowę między nogami drugiego, no. Słuchaj, no właśnie teraz tak, w ogóle ogólnie teraz to cała zadyma z tym wycofaniem tego sportu z olimpiady. Dwie sprawy, no faktycznie to wygląda dziwnie, prawda? No bo jak masz gościa, który po prostu, wiesz, taki jest, ma taki kark i w ogóle i zakłada taki, to się nazywa trykot. I drugi go podrywa. I drugi go w ogóle obejmuje z każdej strony. Kocham cię, kocham cię. Przytula go i tak dalej. Nie, no generalnie, wiesz, zapasy to są jak gdyby dwa style, no jest styl wolny i styl klasyczny. Mówiąc o najogólniej, klasyczny to nie możesz łapać za nogi, a wolny możesz wszystko. Nie tylko o przepisach, ale o zapasach jeszcze w drugiej części naszych gwiazd od kuchni. Walczymy dzisiaj. Rafał Brzozowski na ringu, w ringu, jak Zoł tak zwał. Zostańcie koniecznie ze Ska TV, wracamy po przerwie. Na zdrowie, możesz sobie ugryźć. Dobra, już myte. Do dna. Poczekaj, no, halo. Koledzy tak? Bramkarze. Halo, poczekaj. A co ty masz telefon tak na trzepanie? Tak, bo on tak się, wiesz, trzęsie. Gwiazdy od kuchni w Ska TV, Rafał Brzozowski razem ze mną. Słuchaj, mówiliśmy w pierwszej części dużo o zapasach. Jabłko widzę zostało dalej. Zapasiony jestem tak w ogóle. No. Powiedz mi tak, jak to się stało, że koleś, który trenował zapasy, nagle zaczął śpiewać? Właśnie, to jest dobre pytanie, bo ja ci powiem tylko tyle, że jeszcze chyba już naprawdę dałem sobie spokój z tym sportem, bo poszedłem teraz na trening i złamałem dwa żebra. A to świeża sprawa, tak? No masakra. I jeszcze mi się krzywo zrosły, no. To już nie możesz wracać. Nie, no po prostu chyba już sobie odpuszczę. I tak było też z tym, nie? Że w pewnym momencie jak gdyby... Ja miałem zawsze takie dwie życiowe drogi, pasje. Czyli jeżeli był sport, to też zawsze ta muzyka u mnie była gdzieś równocześnie. No. I w pewnym momencie swojego życia tak jak gdyby, wiesz, zacząłem wybierać pewne sprawy i tak sobie zdałem z tego, takie myślenie było, no, co ja muszę teraz zrobić? No nie będę tym olimpijczykiem nigdy, no wiesz, no trzeba mierzyć siły na zamiary. Czyli natomiast... co, ty poczułeś, że jesteś przeciętny po prostu w tak, tym, co robisz? Nie, no że po prostu przychodzi taki moment, żeby
zrobić coś naprawdę takiego na takim poziomie wyczynowym w tym sporcie, trzeba temu poświęcić całe życie. A ja miałem jeszcze drugą pasję. I ona mi dawała, wiesz, więcej satysfakcji spełnienia w tym momencie. Więc jak gdyby, jakby płynnie przeszedłem, do śpiewania. Skupiłem się na tym drugim, co zaczęło mi przynosić nie dość, że satysfakcję, to takie poczucie, że mogę być najlepszy w czymś, że mogę być taki, który będzie się wyróżniał z innych. Aha. Rozumiesz? Tym. A nie będziesz takim szarakiem. Dokładnie. Mhm. I potem doszła kontuzja, dosyć poważna, kręgosłupa, więc to też mnie wyciągnęło. Ale ty też powiedziałeś kiedyś coś takiego, że jak patrzyłeś potem na swoich kolegów, którzy trenowali zapasy, którzy musieli sobie dorabiać w klubach stojąc jako bramkarze, ponieważ nie było dla nich miejsca w sporcie. Właśnie dzwonią, poczekaj. No, halo? koledzy tak? Bramkarze. Halo, poczekaj. A co, ty masz telefon tak na trzepanie? Tak, bo tak się, wiesz, trzęsie. Telefon ma na trzepanie, Rafał Brzozowski. Tak. Która bramka? Szósta, piąta, bramka numer 3. Dobra, okej, zaraz zadzwonię do ciebie. No, dzwonią chłopaki właśnie z bramki. Bo widzisz, oni tak naprawdę wszyscy i nawet na takim poziomie wyczynowym dziś sobie później dorabiają. Mhm. To jest jak gdyby oczywiście. Ale z czego to wynika? Że tak naprawdę mamy fachowców w tej dziedzinie, bo mówi się, że w zapasach nie jesteśmy wcale jakimiś tam totalnymi szarakami, ale z drugiej strony nie potrafimy wykorzystać tego, że mamy ludzi, którzy coś tam potrafią zrobić. Ale do czego to wykorzystać? No nie wiem, to jest właśnie moje pytanie, jak ich zagospodarować, bo wiesz, to jest tak jak ze studiowaniem filozofii, co potem robić w życiu? No zafilozofować, no świetna sprawa, tylko kto cię zatrudni. I teraz pytanie, jak wykorzystać kogoś, kto coś tam wie na ten temat, potrafi, no i co, właśnie. I co dalej? To jest problem społeczny, proszę Państwa. I teraz zapraszamy do dyskusji. Brzoza edukuje. Tak jest. SK.pl, proszę bardzo, SK.tv i wszyscy teraz będziemy zadawać pytania, proszę bardzo. Nie no, bo to jest bryndza, słuchaj, bo być może trzeba by było do tych zapasów też podejść w taki sposób, czy one są potrzebne nam w dzisiejszych czasach, bo trochę się wszystko zmienia, no nie? Wiesz co, to nie jest tak, dlatego że zapasy na początku mają mega dużo z ogólnorozwojówki. Mhm. Jeżeli ktoś trenuje ten sport, to jest bardzo sprawny. Mhm. Tam dużo się to opiera na akrobatyce, na gibkości, na zwinności, na szybkości. Czyli tak naprawdę nawet nie musisz iść potem w ten zaawansowany sport. Wystarczy, że trenujesz tą dyscyplinę, która naprawdę rozwija strasznie. Dlatego, że ci ludzie, zobacz, jak oni wyglądają, nie? Ja też jak gdyby, może tego nie widać, jestem troszeczkę przygarbiony przez to, że styl wolny, musiałem gdzieś do tych nóg tam wchodzić, ale jak gdyby siła zostaje potężna, nie? I to daje tak, że ci ludzie potem w życiu sobie radzą, po prostu. Natomiast jeśli chodzi wykorzystać to zawodowo, no to są znakomici później trenerzy, też pedagodzy, nauczyciele, ludzie, którzy mają ze sportem wyczynowym do czynienia, no ale też często ci ludzie kończą w służbach specjalnych, w jakichś wojsku, w armii, w policji. Po prostu, wiesz, to są świetni, wyszkoleni później technicznie ludzie, którzy mogą naprawdę z tych rąk zrobić użytek, nie? I jest bardzo leciutka, nie? Można ją nosić. Ale ty to biały pies, no gdzie no tak, ty? Taki, biały trochę, pies. Trochę taki, wiesz, jakby to powiedzieć... No jesteś taki troszeczkę, nie? Na plaży i jestem, taki piękny ale, chłopiec niestety, z pięknym psem. No, co mam zrobić, no? Czyli ty nie chciałeś w policji, ty chciałeś śpiewać, bo to się równolegle rozwijało. Chociaż pewnie jakby ktoś cię chciał zakwalifikować wtedy patrząc na ciebie, to bardziej do sekcji baletowej niż do wokalnej. Tak jest. Byłem w sekcji baletowej na studiach. Słuchaj, tam jest w ogóle, nie wiem czy ty wiesz, ale... Ale co, jezioro łabędzie? O to chodziło? Ale to w ogóle to jest komedia. Bo słuchaj, to wygląda tak, że chłopy po w ogóle, wiesz... 100 kilo żywej tak wagi. Tak jest. Baletki, białe skarpety, gacie w ogóle, balerony takie w ogóle białe i w parach. Grzeją do fortepianu. Dwóch facetów, no a jak? No bo męskie grupy są. To po prostu można się, wiesz, złożyć ze śmiechu, nie? Ale rzeczywiście, no, były tańce ludowe, polonez, był mazur, były w ogóle, wiesz, bo zresztą Akademia Wychowania Fizycznego się szczyciła tym zespołem pieśni tańca ludowym, który tam był i każdy z nas miał te tańce po prostu. A który to był AWF? Warszawski, tak? Warszawski i ten fortepian i gościu w ogóle, wiesz, pomykał, nie? A ja wtedy jeszcze do szkoły muzycznej chodziłem i wiesz, i najlepsze to było to, wiesz, że przychodzę w tresie AZS AWF Warszawa, no i tam do chłopaków z grupy mówię, dobra, to może ja wam zagram, aby se polatajcie, tak, nie? Tak. No i siadam i gram tam Entertainer, ty, a oni tak w ogóle. No bo było to dziwne połączenie, co najmniej. Mega dziwne, nie? Teraz ale na WF-ie chyba... sam mógłbyś sobie akompaniować tak, no, grałem wtedy, później, wiesz. Oni ten, i potem w biegu ten nasz tam taki, wiesz, taki był troszeczkę gestapowiec ten cały, wiesz, nauczyciel i tak bieg. Co tu się dzieje? A to pan. Aha.
No i włączyła mu się tolerancja, tak? Więc stwierdziłeś, dobra, emigruję z tego. Nie, bo oni wiedzieli później, bo ja musiałem mieć pismo, żeby tam w ogóle ćwiczyć na tym fortepianie, bo byłem też w szkole. Uprawnienia musiałeś mieć, tak, zgodę. Tak, no musiałem mieć, wiesz, że na klawiszki. Oczywiście, żeby nie zepsuć. Tak, nie? Tak. Ale gitara, słuchaj, no jest fajnie, to była komedia naprawdę, gdybyście wy mogli wtedy z kamerami wjechać tam. To by było bardzo ciekawe. Po prostu leżeli ludzie. Koniec świata, słuchaj, jak w ogóle nie w rytmie wszystko, masakra. No dobrze, ale zamknąłeś ten rozdział sportowy, tak. I co, i pojawili się emigranci. Dokładnie, no to tak jak ci mówiłem, to szło bardzo płynnie, ale był taki moment i ten przełom, pamiętam, właśnie to była szansa na sukces, ja tam zaśpiewałem, powiedziałem, a był Pilaf, szwagierko Laska. Tak jest, i powiedziałem, tak jest, będę śpiewał, to będzie fajne, nie? Ale trzeba było się nauczyć, bo ja w ogóle nie umiem. No ale poczekaj, ty nie czułeś takiego obciachu, że idziesz, oto chłopak wysportowany, idziesz śpiewać piosenki, nie? Nie, bo się założyłem, wiesz, na studiach, słuchajcie, idę tam, nie? No a, dobra, jak dasz radę, to pijemy, nie? No i dałem radę, tylko że nie wygrałem. Dobry no, zakład nie jest zły. No, taka prawda, więc, ale potem sobie pomyślałem, że rzeczywiście to byłoby fajne i ci emigranci się wtedy reaktywowali, dostałem te piosenki Kukiza, jak zobaczyłem, co on tam śpiewa i jak to jest wysoko i w ogóle o co chodzi, no to mówię, nie, no, załamka po prostu, była. Wiesz, nie dam rady, ale okazało się, że mogę, że mam tenorowy głos, że mam bardzo... Wiesz, a ty nawet... ćwiczyłeś wcześniej ten głos, bo mówiłeś, że chodziłeś do szkoły muzycznej. No właśnie, nie, ja grałem. Ja grałeś, nie czyli instrument głosu. Jako wiodąca tak, rzecz. Tak, natomiast nie ćwiczyłem głosu. Mhm. I potem zacząłem ćwiczyć po prostu wokal. Okazało się, że oddycham źle, że inaczej mam w ogóle przez ten sport w ogóle cały aparat tutaj nie jestem taki w ogóle, wiesz... A przepona w ogóle była na swoim no, miejscu? Nic nie działało, tam w ogóle wszystko trzeba było uruchamiać. Natomiast no, to był jak gdyby, tak byłem zacięty, że chodziłem, ćwiczyłem i ten głos po prostu z dnia na dzień robił się, wiesz, i potem się okazało, że prawie 4 oktawy, nie? Wiesz, nagle, wiesz... To już jest czym, no nie? 3,5 to tak w ogóle na miękko, nie? Mm-hmm. Ale naprawdę, to gdy masz warunki, a potem się okazało, że mogę operowo śpiewać nawet, nie? Czego nie wiedziałem w ogóle. W życiu. To kurczę, ty normalnie tam mógł być w Operze Narodowej. A Caruso, wiesz. No, co najmniej. No i co, byli emigranci, a potem nagle pojawiło się prawie, że demono czy limono. Tak, tak, no z emigrantami nam nie wyszło to troszeczkę, jak gdyby medialnie to siadło, wiesz, płyta nie poszła bez echa. Ja się troszeczkę tak też takie nadzieje miałem. Wyraziłeś się na początku? Nie, tylko wiesz, dużo było gadania, takiego opowiadania o karierze, o w ogóle tym, co będziemy robić. Bicia piany. Takiego bicia piany trochę, po czym to totalnie, wiesz, siedziałem. Wiesz, pamiętam jak przyjechałem, zacząłem nagrywać z Rafałem Paczkowskim, on dopiero to skończył kombi wtedy i ja tam szedłem, taki świeżyna w ogóle, wiesz, z ulicy praktycznie. Tak mnie tam po prostu pojechał po mnie, wiesz, ty taki śmaki i tak dalej, że to w ogóle masakra. Ale słuchajcie, to jest tak, że skrytykował mnie strasznie, ale mi powiedział tyle. No to chłopie, albo do roboty, albo na razie. Mhm. A ja mówię, dobra, do roboty. I wiesz, pach, siedzę, jak na treningu, nagrywanie, odsłuchiwanie, powtarzanie. Tak. Przyjechałem, bo nie, no teraz tak. Jest poprawa. Możemy pracować, naprawdę, wiesz. Może powiedzmy tak, wykorzystałeś też trochę moment, kiedy pomiędzy Krzywym a Kościkiewiczem, czyli pierwotną formacją Demono, doszło do niesnasek, tak? Oni niesnasek, przestali się robić. Kurde! Fajnie, fajnie no, powiedziane. Jak mam powiedzieć, że generalnie pożarli się jak psy, bo od miłości do nienawiści jest krótka droga? Słuchaj, ja nie wiem, ja pracowałem wtedy, grałem jako, wiesz, byłem wokalistą, który śpiewał Marka piosenki, zagraliśmy sporo koncertów. Ale też śpiewałeś piosenki w sumie z repertuaru Krzywego, prawda? Znaczy Demono, no prostu, Demono, ale wiesz, ale my jeszcze wtedy to było inaczej, bo to się połączyła taka drużyna, że ja śpiewałem piosenki z Andrzeja Piasecznego i Roberta Chojnackiego. Mm-hmm. Więc to było tak. Tak, to było tak. Artur Gadowski miał z Markiem dwa przeboje, Ona jest ze snu i Szczęśliwego Nowego Jorku, plus Budzikom śmierć, Niecierpliwi i tam jeszcze jakieś były dwie piosenki, Prawie do nieba i tak dalej. Więc tak naprawdę to był taki koncert, który miał same hity, wiesz, same taki przeboje. Taki kanał lat 90. troszeczkę, nie? I wiesz co, i powiem ci tak, ja trochę stojąc nawet na scenie, śpiewając te piosenki, jak gdyby nie czułem, że to jest moja muzyka. Mhm. Znaczy, to ja byłem wtedy nastolatkiem, kiedy to leciało, rozumiesz? Tak, no ale ty to znałeś, ze słyszenia, ja to znałem, no tak. Tak, no mówię, że ja pamiętam, miałem 15 lat i jakąś tam, wiesz, bal ósmych klas. W życiu bym nie wpadł na to, że za 10 lat będę to śpiewał, nie? I to jeszcze z nimi. Ale to jest fajne uczucie na pewno potem. Zawodowo, tylko z drugiej strony czujesz, że to już ktoś kiedyś zrobił. No o to właśnie chodzi. I to było tak, że akurat ta afera wybuchła, wiesz, cała. I tutaj obrzucanie się błotem. Ten mówi, że jak to możliwe, że wy 7 razy w roku gracie statki na niebie w deklaracji za X-owskiej. Jak na każdym koncercie gracie, wiesz, aha, i wojna, nie? I tak dalej, o pieniądze, o tamto. A czy ty się czułeś jak taki niepotrzebny przedmiot w tych przepychankach?
tak? Pomiędzy Markiem a Andrzejem? Ja po prostu poszedłem lojalnie za swoimi przyjaciółmi, bo uważałem właśnie Marka i w dalszym ciągu jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi. On też był takim gościem, który gdzieś zauważył we mnie coś i on mnie troszeczkę prowadził. Na zasadzie, chodź za mną, ja ci pokażę pewne rzeczy. I potem, jak ta afera właśnie tak cały czas się to wszystko kotłowało, to on sam, usiedliśmy sami we dwóch i powiedział, słuchaj, czas, żebyś poszedł sam, nie? Musisz teraz sam zrobić. Czy on cię tak popchnął? Tak, musisz robić sam. Jak to zrobić, to były tam różne później, wiesz, dywagacje, no i był ten Voice of Poland, który jak gdyby zdecydowałem się, żeby tam... No ty tam w czubie byłeś długo, no nie? No, na początku to byłem w dole, wiesz, po prostu w repasażach ciągnąłem, nie? Walki. Sekcja denta. Z repasaży tyłem w ogóle do finału i poszło już jakoś. No dobrze, a skoro mam ciebie teraz tak blisko, to powiedz, to gdzie ty mieszkasz, chłopaku, no? Gdzie ja mieszkam? W Warszawie? W Polsce! Polska twoim domem! To skąd jesteś? Ustalmy. Znaczy, ja pochodzę z Nowego Dworu Mazowieckiego. Czyli spod Warszawy. Tak, tak, pozdrawiam zresztą wszystkich mieszkańców, bo mieszkasz? Mi bardzo też pomagali i wspierali zawsze... Cię, tak? Mega, wiesz, tam naprawdę, ja jestem happy, bo to jest fajnie, tak się czuję tak jakby... Ziomal. Tak, i oni mi pomagają, wiesz, w sensie to nie jest to, ty, coś tam tego, tylko jest, on jest nasz, fajnie, kurczę, wiesz, i tak dalej. A to jest bardzo miłe, że taka lokalna społeczność, tak jakbyś miała rodzinę, gdzie masz wracać, nie jesteś wyklęta, że tam jak na przykład Łódź przeprasza za kogoś tam, tak. Nie będę podawał nazwisk, albo tam, tutaj tak na szczęście nie ma i mam nadzieję, że tak nie będzie. I to jest zapasy fajne. Przepraszają za brzozę. Na przykład, no ale wiesz, nie, tutaj jest okej, okay. Bardzo się z tym środowiskiem przyjaźnie i oni są fajni. I rodzice, rozumiem, Nowy Dwór Mazowiecki, tak, cały czas. Tam już jakby, więc tam jestem. A ty osiadłeś w Warszawie teraz, czy dojeżdżasz? Siedzę w Warszawie już od wielu lat, nawet na studiach już byłem w Warszawie i tak zostałem. Nie? Bo ty masz 32 lata. No niestety. I ty, tak, z punktu widzenia sportowca to już byś był emerytem. Za 3 lata w weteranach mógłbym startować. Nawet, tak? W weteranach. Zastanawiam się. A jak ci się wydaje, w polskim show biznesie to jesteś jeszcze taki chłopiec do wzięcia? To bo zależy. Późno zaczynasz, no nie? Bo patrząc na kariery gdzieś tam, które, na tendencje, które są aktualnie, no to ale im wcześniej podobno tym lepiej. Może, więc się dlatego ciebie pytam, czy nie czujesz się trochę emerytowanym? No czasami się czuję, wiesz, bo jeżeli, co jest bardzo miłe, sympatyczne, ale jeżeli stoją, wiesz, tam... dzieci po 10-12 lat, no to jak taki tatuś już prawie jest, no tak. Wiesz, no tak jest, natomiast gdybym miał 20 lat, no to może bym inaczej do tego podchodził. Mam duży dystans, ogromny szacunek do tego wszystkiego i mam dużo cierpliwości na to. Jak gdyby poświęcam temu dużo czasu, bo dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne. I ja myślę, że publiczność to zauważa, że jestem do nich otwarty, chcę z nimi jak gdyby przebywać na koncertach, spotykać się, jak tylko mam możliwość, to nie odmawiam i staram się po prostu dla nich być. Także to jest tak, no siedzę tutaj sobie, że tak powiem, pomieszkuję, ponieważ tu jest naprawdę co robić i są studia i muzyczne, i telewizyjne i tak dalej, to wszystko jak gdyby się skupia. Co cię nakręca? Nie, no jak gdyby w tym pracuję, więc tak. Ja muszę tutaj być cały czas, wiesz, a może kiedyś sobie gdzieś tam usiądę. Natomiast czy ja jestem za młody, czy jestem za stary, no trudno to powiedzieć. Miałem tego świadomość, że na mnie już jest ostatni gwizdek. Tak. Gdyby mi się pewne rzeczy nie udały, to potem mógłbym, wiesz, śpiewać w ciech odcinku, w ciech odcinku. Ale od tego też można odcinać kupony, jak to mówią, no nie? Niekoniecznie? Od ciech odcinka? No od ciech odcinka. Da się na ciech odcinku da się zarobić. Ale zanim ciech odcinek cię spotka, to powiedziałeś, tatuś, czy ty masz dzieci? Nie mam dzieci. No czy planujesz dzieci? No oczywiście, co ty? Że planuję dzieci, no nie? Ale jakbym miał, to już bym tutaj, wiesz, mówił. Gromada, no, gromadka, tak, biega, tak, w ogóle, że mała brzoza. Małe brzozy się biją, wiesz, gryzą. Grzoza rozmnaża się przez wiatropylność. Przez pączkowanie. Na przykład. No dobrze, ale żeby dzieci, no to jeszcze jakaś narzeczona by się przydała, to coś tam no jest, tak kiełkuje? Jest. No oczywiście, no zawsze coś tam jest, natomiast tak jak mówię, ja nie chcę tego tematu gdyby ciągnąć z tego względu, że po prostu, wiesz, no... Nie wpuszczasz do życia prywatnego? Nie chciałbym po prostu o tym jak gdyby bardzo mocno nakręcać. Jestem jak gdyby z dziewczyną 4 lata i jak gdyby wolałbym to zostawić po prostu dla siebie. Tak, bo to jest takie, wiesz, wyciąganie, kręcenie tego wszystkiego i tak dalej. Wiadomo, że są wzloty i upadki, no... Jak wszędzie. Są takie, im bardziej ta praca się rozwija, tym jest więcej, że tak powiem, tych takich, wiesz, czy to się dalej w jaką stronę pójdzie, to ja to czas pokażę. Natomiast no, nie jest też kolorowo, ale też nie jest źle, więc wiesz, no tak to wygląda. Zostawię ten temat.
Dobra, amen, ale o psie możemy twoim porozmawiać. Gitara, dawaj. Bo ty masz psa. Mam psa. I uwaga, to nie jest pitbull. To jest pan Kleks ten. Nie, jak to było? Pudel. Każdy ma jakiegoś bzika. Każdy jakieś hobby ma. Ale co ty masz w domu? Chomika, nie, kota, rybki i psa? Nie mam chomika, nie mam rybek, psa, ale mam psa. Czyli na piątą tak sylabę. Dobrze, co to jest za pies? Jaka rasa? Bichon Frise. Co to znaczy? No to właśnie myślisz, że wiesz? No ja myślałam, że to pudel, ale to nie jest pudel. Co ty? To jest w ogóle, słuchaj, taki francuski piesek, nie? Aha, towarzyski? Tak, to jest. Ale pies... nie nosisz go tak jak na przykład nie, Paris Hilton w torebce. Nie, no co ty, no ona ma 6 kilo, to tak w torebce to tak trochę. No wiesz, to ty, zapaśnik, to byś dał radę. No, nie, no ona sobie siedzi tutaj, wie, to suszka jest, ona sobie tam skakuje i sobie tam ogląda, nie? Mhm. Jakieś rzeczy przez świat, wiesz, przez okno. I jest bardzo leciutka, nie można ją nosić. Ale pachą, ty to biały pies, no gdzie no tak, ty taki, biały trochę, pies? Trochę taki, wiesz, jakby to powiedzieć. No jesteś taki troszeczkę, na nie? Na plaży jestem, taki piękny ale, chłopiec no, niestety, z pięknym psem. No, co mam zrobić, no. Tylko, że różnica jest taka, że nie, wiesz, bo czy ty się nie bałeś takiej, wiesz, obciachowości, że kupisz nie sobie białego psa? Nie o to chodziło. Wiesz, ten pies jak gdyby był też mojej dziewczyny i to jest jak gdyby tak naprawdę jej wspólna pies. Tak, to jest jej pies i wiesz, ja tym psem się zajmowałem i ja bardzo do zwierząt jestem otwarty i ja uważam, że jak będę miał kiedyś więcej czasu, to będę miał ze 4 te psy, bo ja uwielbiam po prostu zwierzaki. A psy szczególnie, po prostu wiesz, to jest kotów nie mogę mieć, bo mam alergię. Natomiast te psiaki mają włosy, to nie jest sierść, tylko normalnie wiesz, dlatego to też był taki jak gdyby... Czynnik przemawiający. Dokładnie, więc natomiast ja się tego nie, no co mam się wstydzić, Matko Święta. To jest tak, że faktycznie jest taki stereotyp, facet wieś, tu, tego i tego, tylko że problem jest taki, że no, ja mam mocne łapki, więc trzeba uważać, nie? Bo tak jak mówili na mnie kiedyś, że w programie Voice of Poland to się śmieli, że jestem Johnny Bravo, nie? Aha. A ja mówię, dobra, okej. Okay. Tylko że wiesz, jaka jest różnica między Johnem Bravo a mną? No nie. Taka, że Johnny Bravo myślał, że umie komuś przyłożyć, nie? A ty potrafisz? A ja potrafię. Czyli to masz kilka różnica osiągnięć na swoim koncie. Tak, zdarzyło się parę potyczek i było ups. To do poczekaj, to ten biały pies francuski wyrabia ryży w tobie odruch, ryży biały pies francuski wyrabia w tobie odruch delikatności. Tak jest, ja muszę być spokojny, boskie, grzeczny, piesek, wiesz, i tak dalej. I tak. Ale no, nie, no pan z pieskiem, no nie jestem pan z pieskiem, nie będę biegał z pieskiem, wiesz, po prostu tak jak te nasze gwiazdy i świecił, wiesz, typu mam psa, mam pieska i tam coś. Nie, dzisiaj prostu... na okładce gazety mój pies, Rafał Brzoza ona, i ona jego jest pies. Po prostu fajna i wiesz, i tyle, nie? I sobie biega po domku i spoko, nie? Nie będę tak na pewno brał, bo parę razy jak był jakiś światowy dzień na przykład zwierząt czy coś takiego, no to zabrałem tego psiaka, no i zrobił tam furorę, no ale oczywiście wiesz, widzę te uśmiechy, tylko ja to mam gdzieś, naprawdę. No, ale pies jest śliczny? Pies jest pies, no pewnie, że śliczny. Tak. A czy ty masz takie zdanie, mniemanie o sobie, że ty też jesteś takim ślicznym chłopcem, czy nie bardzo? Wiesz co, nie to, że ja mam takie zdanie o sobie, tylko ja to słyszałem wiele razy. No właśnie. Nawet kiedyś Marek Sierocki powiedział taką rzecz. Ty jesteś jak z boyzbandu, ty jesteś za, wiesz, nie no pasujesz. No właśnie, i ten pies to jest jakby potwierdzenie tego, że jesteś śliczny, idziesz taką drogą boyzbandową. No może idę taką drogą boyzbandową, ale co mam zrobić? Posłuchaj, to jest tak. Że na przykład, bo tam się kiedyś pojawiły jakieś moje zdjęcia z gołą klatą w internecie i tak dalej. To nie jest tak, że ja pakuję, na przykład pakowałem po to, żeby świecić klatą i się paniom pokazywać. No ty to robiłeś w konkretnym celu. Ja ćwiczyłem, żeby wygrywać. A to, że mam taką urodę i tak wyglądam, no to sorry. Wartość dodana. To teraz może tak, no właśnie... Oszpeć się. Nie, no to właśnie to jest tak, że ideologia jest dorabiana. Nie miałem nawet takie, wiesz, takich właśnie współpracowników, którzy mi tak mówili, wiesz, ty to musisz być smutny, może być w ogóle, wiesz, zarósł, albo coś tam i tak dalej. No, ale ludzie, no, tak jest inaczej, a nie inaczej po prostu. I to w jakim sposób się sprawdza. I działa i okej, no to ja będę się, wiesz, silił, że jestem inny. Takiego mnie natura stworzyła i tyle, nie? No to tak, wiemy już jaki jesteś, wiem, że jesteś ładny, ale naturalny, tak? To jest ładne, to jest pojęcie po prostu, no dobra, nie, no, niech słuchaj, będzie. No. To czy ładny chłopiec masakra potrafi zrobić kanapkę? Tak, aha, o, smacznego. A jaką? Dziękuję. Jaką chcesz, wiesz, no pewnie, że umiem. Umiem, jak gdyby w tej kuchni nawet sobie nieźle radzę. Mam też tak jakoś, że chyba potrafię gotować, no nie wiem, to jest dziwne, ale umiem upiec ciasta i zrobiłem to nawet w jakichś tam programach, gdzieś tam ale poprosili. Ale umiesz to policzyć też te wartości kaloryczne, umiem jakieś tam, że białko ale to lepiej, umiem, tylko, że węglowodany niekoniecznie? Nie potrzebuję tego, jak gdyby. Tak, to jest do policzenia wszystko, są tabele, to się liczy, nie ma problemu żadnego. Ale zapamiętałeś coś z tego swojego
swojego życia sportowego, tak. Bo tam jest podobno bardzo restrykcyjnie to przestrzegane. Tak, to wiesz, 100 gram makaronu, to nie, jest 100 gram. To było tak, taka dieta kulturystyczna, czy w ogóle jest naprawdę potworna. W sensie nawet i obciążenia finansowego, to jest około 6 tysięcy mniej więcej złotych miesięcznie na takie jedzenie. Jak się chce zdrowo, tak rzeczywiście znaczy, sportowo, jak chce tak? Jak się tak osiągnąć takie rezultaty, bo tak naprawdę to jest tak, że to co jesz, tak wyglądasz. Czyli musisz dokładnie wiedzieć o tym, co spożywasz i kiedy, w jakich godzinach, w jakich porach, kiedy jest trawienie, kiedy jest organizm odpoczywa. No, potem powiem Ci jedną na przykład taką ciekawostkę, której ludzie mało wiedzą. I to jest najczęstszy problem na wszystkich siłowniach, jaki tylko jest. Dlaczego nie mogę schudnąć? Rozumiesz? I pytanie musisz zadać tej osobie ćwiczącej, a co Ty ćwiczysz? W sensie, czy Ty ćwiczysz, żeby na masę mięśniową? Czy na... Ludzie nie wiedzą, o co chodzi. Czyli chodzi o to, że organizm ma taki coś jak steady state, czyli stan równowagi fizjologicznej, gdzie pracując, robiąc wysiłek, zaciągasz tyle tlenu, który zapotrzebuje ten dług tlenowy i wszystko, że tak powiem, te procesy przebiegają, czyli masz po prostu tętno na równym poziomie. I cały czas. I wtedy spalają się węglowodany. Jak one się spalą, to dopiero zaczną się palić tłuszcze. Ale ludzie czasami nie są w stanie, powiedzmy, biegać pół godziny tak? czy 40 minut równym tempem, bo są niewytrenowani. Dlatego się robi takie ćwiczenia aerobowe na początku, żeby doprowadzić do tego. I dopiero potem się palą tłuszcze, ale musi być małe obciążenie. No jak jest duże obciążenie, to zaczyna Ci mięsień rosnąć. On się nawarstwia, rozumiesz? Po prostu tam pękają te połączenia i robią się nowe. I dlatego mięsień rośnie. A jak chcemy go wydłużyć i po prostu, wiesz, objętościowo to wszystko, ale wzmocnić to, co się robi, izometrię, czyli siłę między jednym, wiesz, przyczepem a drugim, ona musi wzrastać. Są takie rzeczy, które naprawdę się potem, mi się przydają w życiu, które wiem, jak na przykład w tydzień zrzucić 10 kilo, nie? Można to zrobić. To jest bardzo duży wysiłek dla organizmu, ale można. Ale nie jest to niemożliwe, tak? Oczywiście, do zawodów się to robiło. 8 kilo, 7, 11 robi niektórzy matki święta. No to suchar siedział, nie? No dobrze, a masz wagę w domu? Mam wagę w domu. A w jakich kolorach masz mieszkanie? Wiesz co, ja w ogóle mam tak, że ja większość czasu spędzam w takim studium muzycznym, które sobie zrobiłem. W domu? W domu, tak. I tam mam po prostu, wiesz, swój fotel, biurko, instrumenty. To jest mój, wiesz, świat, w którym sobie siedzę i poruszam. I te kolory są tak jak naprawdę, wiesz, powiedzmy, do białych ścian mam takie panele wygłuszające, wypełniające w kolorze szaro, czarno-grafitowym. Czyli masz studio muzyczne, w którym sypiasz. Można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć, bo tak praktycznie to wszystko płynnie przechodzi, nie? Ale rzeczywiście tak sobie kiedyś marzyłem i taki pokoik sobie urządziłem, w którym naprawdę spędzam bardzo dużo czasu. No to kolorowych snów. No, okej, okay, to whatever. Idziemy spać. Rafał Brzozowski był gościem programu Gwiazdy od Kuchni Weska TV. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Brzozo. Życzę, że tak powiem, jak to się mówi, udanych świąt. Jakichkolwiek.